Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Witaj nasz Królu i Zbawicielu. Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przeozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Oto słowo Pańskie. Słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Wybrałem na ten wieczór te dwa czytania z Ezechiela i Łukasza. Z Ezechiela mówiące o tym, jak Bóg przestrzega proroka przed tym, żeby nie słuchał takich uzurpatorów prorockich, którzy wygłaszają swoje jakieś teorie na temat świata i tego, co się dzieje z tym światem i Izraela. I którzy nieustannie głoszą pokój, podczas gdy pokoju nie było. I przyrównał ich głoszenie do tynkowania muru, który pęka. Taki otynkowany mur, który zakrywa prawdziwy krach w historii. Jezus również wyprowadza z pewnej iluzji apostołów, którzy widząc świątynię, a Herod był maniakiem budowania wielkich budowli, wspaniałą świątynię, więc widzą, jeszcze wysadzaną drogimi kamieniami, ulegają pewnej iluzji niezniszczalności tego budynku, tego gmachu. Jezus mówi: no kamień na kamieniu na tym nie zostanie. Wyprowadza ich z tych marzeń, z tych wyobrażeń. Na początku ubiegłego wieku żył pewien proboszcz, który był egzorcystą. Miał on zakrystianina, który bardzo chciał uczestniczyć w egzorcyzmie przynajmniej raz w życiu. Proboszcz po długich oporach ustąpił, ale pod jednym warunkiem, że zakrystianin postąpi zgodnie z precyzyjnymi instrukcjami. Powiedział do niego: z tymi sprawami no nie ma żartów. Wezmę cię ze sobą na ten egzorcyzm, ale uważaj, musisz mówić dokładnie to, co ja, w przeciwnym razie mogą być kłopoty. Nadszedł dzień egzorcyzmu. Zakrystianin z wodą święconą udał się za kapłanem, zamykając na klucz drzwi kościoła, aż mury się zatrzęsły. I za tymi zamkniętymi drzwiami nastąpiła konfrontacja z opętanym. Szatan natychmiast starał się skusić kapłana pychą. Więc szatan odezwał się szyderczo: myślisz, że jesteś święty, skoro przychodzisz mnie wypędzić? Kapłan odpowiedział: świętym nie jestem, ale będę się starał i z pomocą Bożą mam nadzieję zostać nim jak najprędzej. Wówczas zły duch zwrócił się do zakrystianina i mówi: a ty, kawałku imbecyla, z wodą święconą w ręku, po coś przyszedł? Ja, odpowiedział zakrystianin, nie jestem kawałkiem imbecyla, ale będę się starał i z pomocą Bożą mam nadzieję zostać nim jak najprędzej. Powiadają
że wobec tak wielkiej pokory proboszcza i jeszcze większej pokory zakrystianina, szatan uciekł natychmiast, mimo drzwi zamkniętych, aż kamienne mury świątyni zadrżały. Tak to relacjonuje również egzorcysta Raul Salvucci. Uczniowie Jezusa byli doprawdy posłuszni Jemu dotąd, dopóki się dało, słowo w słowo, krok w krok. Dopóki słowa Jezusa, wydarzenia, które miały miejsce z Nim związane, nie przeraziły ich. Ich posłuszeństwo oczywiście nie było takim samym jak owego słynnego zakrystianina z parafii księdza egzorcysty, o którym pisze Raul Salvucci. Można diabła wyganiać pokorną głupotą, ale dumną ślepotą już się nie da. Jest zadziwiającą cechą człowieka to, że nie chce zauważać realnego zagrożenia i fantazjuje o irracjonalnej idylii. Jak ten skoczek na bungee, który do skoku przygotował linę o długości równej głębi przepaści, ale zapomniał, że lina jest elastyczna. Albo ten 64-letni Abraham Mosley, słynny pacjent z pewnego szpitala na Florydzie, chory na raka krtani, który w szpitalu chciał zapalić sobie cygaro, bo sobie tak wyobraził, wskutek czego zajął się bandaż wokół jego szyi i piżama, a ponieważ usunięto mu wcześniej struny głosowe, nie mógł wołać o pomoc i spłonął w łóżku żywcem. I tak realia z wyobrażeniami się zderzają. Chcemy wierzyć w to, co jest pięknym marzeniem, potrzebą, pragnieniem, a trwożliwe prawdy uważamy za niewiarygodne. Nikt nie wierzy, na przykład, że w tym roku może stać się coś takiego, co przekreśli nasz los na wiele lat na przykład, co zmieni oblicze w ogóle naszej ziemi. Nikt z uczniów tak naprawdę nie wierzył, że świątynia się rozpadnie. Wydawało się to niewiarygodne, niemożliwe, ale po 40 latach tak się stało. Jezus to widział i powiedział: nie zostanie kamień na kamieniu. Tak to usłyszeliśmy w tym fragmencie z Ewangelii Łukasza. Nawet mur płaczu w Jerozolimie rozsypuje się i to do dziś. Ostatni relikt świątyni zburzonej w 70 roku przez Tytusa. Sąd Boży dokonał się na Jerozolimie, na wybranym narodzie, ponieważ odrzucili Bożego Syna 40 lat wcześniej. I nie jest to wyraz zemsty Bożej, tylko konsekwencja wyboru. 40 lat to jedno pokolenie. Jezus, mówiąc proroczo o zburzeniu świątyni, powiedział, że w ciągu jednego pokolenia to się stanie, i tak się stało. Przez prawie 2000 lat Żydzi błąkali się po świecie bez kapłaństwa i bez świątyni. Dotknęła ich nawet tragedia Holokaustu. Po II wojnie światowej odzyskali ziemię, ale nie mogą odbudować świątyni ani zrekonstruować kapłaństwa. Dlaczego? Właśnie za odrzucenie miłości Bożej ucieleśnionej w Jezusie Chrystusie. Cóż bowiem zostaje, gdy odrzuci się miłość Boga w Chrystusie? Odrzucenie dokonuje się już wtedy, kiedy wyraża się obojętność wobec miłości. Żydzi nie rozpoznali w Jezusie Chrystusie Syna Bożego, a niektórzy z nich nawet nie chcieli Go rozpoznać. I taka uparta niechęć może być nawet grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo jest to grzech przeciwny prawdzie. Jakie konsekwencje, tak myślę, mogą spotkać człowieka, który odrzuca miłość Boga? Myślę sobie też, co z nami się stanie, jeśli odrzucimy Go w tych czasach, choć wiemy, kim On jest. 2000 lat już wiemy. Nie jest zaskoczeniem dla nas ktoś taki jak Jezus Chrystus. Co z nami się stanie, jeśli odrzucimy Go w tych czasach? Czy sąd konsekwencji, czyli po prostu sąd, konsekwencja wyboru, będzie bardziej tragiczna, czy mniej niż te konsekwencje, które spotkały Jerozolimę i Żydów na przestrzeni 2000 lat. Jeśli ich za odrzucenie miłości Bożej spotkał taki los historii, to co nas może spotkać?
Komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. Jeśli ich dotknął Holokaust i setki lat błąkania się po gettach, co spotka chrześcijan za obojętność, pominięcie miłości w Jezusie Chrystusie, za wyrzucenie go choćby z tej Europy? Każdy kościół, każda budowla sakralna w tym mieście jest bardzo konkretną przestrzenią, w której można spotkać miłość Chrystusa. Nie jest dobrze, kiedy obojętnie przechodzimy obok tego miejsca. Nie jest dobrze, jeśli jesteśmy w tej świątyni, ale nie dbamy o łaskę uświęcającą i obojętne jest nam wpuszczenie Jezusa do naszego sumienia przez sakrament pojednania. Czy z naszych kościołów zostanie kamień na kamieniu? Wydaje się być to pytanie niewiarygodne. Ale czy jest realne? Jeśli miłością zbawczą Jezusa my wzgardzimy i przestaniemy się nią żywić całym sercem, z dnia na dzień będziemy obserwować wypełnienie się proroctwa Jezusa i na nas. Naród przeciwko narodowi powstawać będzie. I mam na myśli nie tylko Ukrainę. Silne trzęsienia ziemi, łącznie z tsunami, nawiedzą naszą ziemię. Może będzie za późno, by biec do świątyni, bo będą one ruinami. Może nastąpi głód w wielu krajach, pojawią się zarazy. Ebola, AIDS, inne choroby, dziwne zjawiska, znaki na niebie, o których mówił Jezus, pojawią się. Chociaż wiemy, że już się pojawiają. Więc żyjemy w jakiejś presji wyboru. Albo całkowicie z Jezusem, albo całkowicie bez Niego, bo pośredniego rozwiązania nie ma. Albo, albo. Istnieją tendencje nie tylko w teologii, ale i w tradycyjnej religijności, by stworzyć obraz Jezusa Chrystusa jako takiego pobłażliwego, liberalnego, permisywnego Mesjasza, który nie zauważa zła, nie reaguje, takiego hipisa, który sielankowo ugania się po łąkach, zbiera kwiatuszki, jakieś długie tunice, uśmiechając się do wszystkich z siatką na motyle, który oczywiście nie krzywdzi, tylko je wypuszcza z okrzykiem I love you. Ale Ewangelie nie dają powodu, by to wyobrażenie utrzymać. Pewien teolog, Mariusz Reiser, zadał sobie trud, by w ramach Ewangelii synoptycznych, czyli wyłączając Jana, wyliczyć procentowy udział tematyki sądu. Efekt jest niewesoły. O sądzie jest 76 wersetów logiów, czyli 35% materiału językowego. Więcej niż 1/3 wypowiedzi Jezusa jest o sądzie. U Marka 22% całości tekstu to wypowiedzi o sądzie, u Mateusza 64%, u Łukasza 28%. Jezus więc z pewnością mówił bardzo dużo o sądzie. To oczywiście nie znaczy, że przestał kochać, to znaczy, że odrzucenie Jego miłości, a nawet obojętność wobec tej miłości wyprowadza człowieka na jakieś manowce, strąca człowieka w jakąś przepaść, rozpaczy, cierpienia, bez sensu. Nawet brak decyzji o tym, czy się chce być z Chrystusem, czy nie, już jest decyzją, przez którą człowiek sam siebie skazuje na jakieś przerażające konsekwencje. W ogóle nie znosili tego tematu współcześni dla Jezusa teolodzy, znawcy prawa, kapłani, faryzeusze. Dlatego próbowali zdyskredytować Jezusa, tworząc o Nim opinię, że jest Samarytaninem, żarłokiem, pijakiem, przyjacielem cudzołożnic, celników, opętanym przez Belzebuba, psychicznie chorym, oszustem, a nawet kastratem. I dziś ludzie, którzy nie chcą być świadomi wyboru pomiędzy życiem z Jezusem lub poza Nim, osądzają Kościół, obrzucają go najgorszymi oskarżeniami, ośmieszają kapłaństwo, kpią sobie ze spowiedzi i Eucharystii. Dlaczego? Ponieważ przyjęcie nauczania i uwierzenie w Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela żądałoby od nich zmiany życia, co szczególnie dla dobrze usytuowanych osób wykorzystujących resztę społeczeństwa, no jest po prostu szalenie trudne. Musieliby zmienić wszystko, począwszy od myślenia, poglądów, relacji z Bogiem, odniesienia do ubogich, rezygnacji z intratnych posad, podzielenia się z uboższymi, aż po rezygnację z własnego prestiżu, wreszcie uznania siebie za tak słabych,
omylnych, beznadziejnych grzeszników, których nawet żaden anioł nie może zbawić, tylko aż Bóg. I jeszcze coś. Musieliby uwierzyć, że Bóg może dokonać niemożliwego, stać się tym, kim nie jest, nie przestając być tym, kim jest. Bóg w Jezusie Chrystusie okazał się miłością przekraczającą granice niemożliwości. I konkretyzując swoją obecność w najbardziej nieoczekiwanej formie syna wieśniaczki z Nazaretu, broń Boże, Matko Najświętsza, Ci nie ubliżam, i tak oto ten mężczyzna z Nazaretu staje oko w oko z człowiekiem spodziewającym się, że Bóg jest jedynie poza granicami kosmosu. Niewiarygodne, ale czy realne? Ów Syn Człowieczy, ukrywający w sobie Syna Bożego, objawia światu swoją miłość, by wydobyć wszystkich, którzy z Nim zwiążą swoje życie. Z obecnego złego świata, jak mówi Paweł w liście do Galatów, nie bawiąc się w jakieś kompromisy, tylko nazywa ten świat złym. Z przepaści, w którą wszyscy możemy wpaść, z rozpaczy grzechu, z chaosu, szatana, z udręk, chorób, z nieprzewidywalnych okrucieństw, jakie ludzkość sama sobie gotuje, wreszcie ze śmierci. Żeby kogoś, żeby człowieka wydobyć z tego szaleństwa, żeby go ujawnić, a później jeszcze zbawić z narastającego zaprzeczania swojemu istnieniu, które manifestuje się jako niechęć do życia, którą wszyscy chyba tutaj czujemy, trzeba było Bogu objawić niezniechęconą miłość. I taką mamy w Chrystusie. Jest w Nim miłość absolutna, czyli nigdy nie załamująca się, nigdy nie rezygnująca, nie dająca się zniechęcić żadnymi przegranymi, o których wczoraj na przykład mówiłem, wzbudzająca nadzieję i wiarę w człowieka nawet w tego, który nie widzi dla siebie nadziei i nie wierzy w siebie. Bo i ty, i ja możemy nawet dzisiaj mieć takie właśnie nastroje. Nie wierzę w siebie, jestem beznadziejny i nie chce mi się absolutnie żyć. Jak kogoś takiego zbawić? Żeby złamać taki opór, taką niechęć do życia, niewiarę w siebie, trzeba być Bogiem niesłychanie wierzącym w człowieka, i chcącym człowieka, niewiarygodnie, nie? Ale realnie. Jeśli taką miłość jednak się odrzuca, tak wyrażoną, tak ucieleśnioną, tak skonkretyzowaną, to cóż jeszcze pozostaje? Im większą miłość się odrzuca, tym większe konsekwencje i tym bardziej nieubłagane wtedy stają się te wszystkie historie, które możemy określić słowem sąd. Ale nie tyle jest to sąd Boga, mszczącego się na człowieku, bo się zawiódł za nim, tylko właściwie konsekwencja wyboru ludzkiego. Kiedy odrzucamy tylko miłość Boga, to jest to dramat dla człowieka. Ale kiedy odrzucamy miłość, która jest zbawieniem w Jezusie Chrystusie, to takie odrzucenie staje się katastrofą, piekło. To wiecznie odrzucane zbawienie miłującego Boga. Piekło to coś więcej niż Holokaust. Żydzi za to odrzucenie historyczne wcielonego Boga płacili przez 2000 lat różnymi gettami i w końcu Holokaustem, już nie mówiąc o Oświęcimiu i innych rzeczach. Myślę sobie, a jeśli ja odrzucę Jezusa, to jakie konsekwencje mnie mogą spotkać, kapłana, katolika, chrześcijanina, człowieka wierzącego? Przypomnijcie sobie przypowieść o zaproszonych na ucztę królewską. Król uroczyście zaprosił ludzi na ucztę. Jego zaproszenie było ogromnym uhonorowaniem zaproszonych. W końcu nie zdarza się nam zbyt często być zaproszonym przez króla, chociażby w jakiejś Belgii, czy króla Anglii, czy jeszcze nie wiem jakiego. Włożył całe serce ten król, cały swój majątek, by uczta dla nich była, dla tych zaproszonych, jak najwspanialsza. Wykosztował się. Kupił szaty, kupił pokarmy, napoje. Może wybudował nawet gmach. Ale zaproszeni się wymawiali. Zlekceważyli króla. Mało tego, posłańcy króla zostali zamordowani. Reakcja króla
była katastrofą dla zaproszonych. Napisano w Ewangelii Mateusza: no to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Bynajmniej taki obrót spraw nie pozwala nam wyobrażać sobie Boga jako dziadka w okularach z soczewkami minus 10 dioptrii, którego zadowalają ziewane paciorki wieczorem odmawiane. Nie dość na tym, na uczcie, na którą udało mu się zaprosić niektórych gości, niektórych, niewielu nawet, gdy przechadzał się wśród nich, król zobaczył sarkastycznego, milczącego gbura dłubiącego w nosie, który ze wszystkiego był niezadowolony. Nie miał też na sobie odświętnego stroju. Takie szaty rozdawano wówczas przed ucztą z szatni króla, jeśli ktoś ich nie posiadał, a ten nawet królewskiej szaty nie założył. Gbur w ogóle nie chciał rozmawiać z królem, ani słowa. I znowu konsekwencją tej obojętności była katastrofa. Król wyrzucił go na zewnątrz w ciemność, gdzie był płacz i zgrzytanie zębów. Kiedy pierwszy raz, albo i w którymś z pierwszych razów, kiedy czytałem tą przypowieść, miałem takie wrażenie, że ta kara była za mocna. Czy nie wydaje wam się to zbyt drastyczne, ukaranie kogoś jedynie za brak stroju albo milczenie na uczcie? Może się tak wydawać. Chcę jednak powiedzieć, że im większą miłość się odrzuca, tym tragiczniejsze skutki tego odrzucenia. A w Jezusie Chrystusie Bóg nie objawił wielkiej miłości, tylko największą. Większej już się nie da. Większej już nie ma. Bo w Nim dał się nam cały, absolutnie. Jeśli pomijamy, odrzucamy lub obojętni jesteśmy na największą miłość, niewielką, to również może nas spotkać największa konsekwencja, a nie wielka. Miłość Boga przyszła do mitycznej, wydawać by się mogło, mieściny, która się nazywała Sodoma, w postaciach dwóch aniołów. Tylko jeden mieszkaniec o imieniu Lot ją rozpoznał. Reszta rzuciła się na aniołów, wyciągając łapy bluźnierczej pożądliwości. Oślepli w drzwiach domu Lota, a potem z nieba spadł ogień pochłaniający całe miasto. Tylko Lot i jego rodzinka, Lot, który udzielił gościny aniołom, został uratowany. W tych dwóch aniołach można się dopatrywać dwóch serc, Maryi i Jezusa. Należy im się w naszych wnętrzach gościna, a nie zamach nienawistnej żądzy. Kilka dni temu, jak mówiłem wam wczoraj, byłem we Wrocławiu i po nauczaniu Ewangelii wieczorem ojciec przeor, bardzo miły człowiek, jeden z ojców, zaproponowali mi relaks, czyli spacer po tym pięknym mieście, ale ja byłem zbyt zmęczony i zostałem w klasztorze. A rano dowiedziałem się, że kilka razy w ciągu jednego spaceru nagabywano ich do odwiedzenia lupanarów, czym prędzej wrócili do klasztoru. Było ich dwóch jak dwóch aniołów w Sodomie. I tak się dzieje w wielu miastach. W roku 79 wybuch Wezuwiusza, wulkanu, zmiótł wcale nie mityczne miasto z powierzchni ziemi, Pompeje. A przecież dziś archeologowie ze zdumieniem odkrywają, że to miasto było pełne lupanarów i nawet zwykła sztuka użytkowa miała charakter bardziej drastyczny niż erotyczny. To była po prostu rzymska Sodoma. Mówiąc językiem Kongara, cały świat jest parafią kapłana, a jest to parafia wyjątkowo trudna, zważywszy choćby na fakt, że w niej jest współcześnie ujawnionych 27 milionów autentycznych niewolników. Niniwie groziła kara za nadmiar grzechów, ale przejęto się widokiem człowieka, którego zwymiotował wieloryb. Nie musimy pytać archeologów, czy istniała Sodoma, ani czy odnalezienie szczątki Arki Noego na Araracie rzeczywiście miało miejsce. Wystarczy przypomnieć tsunami na Nikobarach albo Pompeje właśnie z 79 roku, Nowy Orlean albo nawet zapadnięcie się dwóch bliźniaczych wieżowców, które tak przypominały babilońskie zikuraty. Świat jest wstrząsany katastrofami, giną ludzie.
Swego czasu prasa opisywała przypadek Michaela Mangala, 40-letniego mieszkańca wysepki Pilopania z archipelagu Nikobarów, który pamiętnego dnia 25 grudnia w Boże Narodzenie 2004 roku jako jedyny ocalał spośród 517 zamieszkujących tę wyspę. Na brzegu wyspy znalazł przemoczoną Biblię. Modlił się z niej, nie mogąc uwierzyć, że w ciągu kilku godzin znikł cały jego świat. Czy nie przypomina on ocalałego Noego? W 79 roku, 24 sierpnia, około 20 tysięcy ludzi znalazło się pod popiołami wulkanicznej eksplozji Wezuwiusza. Miasto było znane z tych domów uciech lubieżnego stylu życia. Tylko Żydzi i pierwsi chrześcijanie mieli szacunek do tej sfery ludzkiego życia, do sfery seksualnej. W dniu albo dzień nawet po tej zagładzie w Pompejach pewien Żyd, a może chrześcijanin, zdążył jednak wyskrobać na ścianie słowa Sodoma i Gomora. Zachowały się do dziś. Graffiti, jakie odnajdują archeolodzy na murach Pompeji, nie nadają się z powodu wulgaryzmu nawet do cytowania. A cóż prorocy na to? O Izraelu i Samarii już Amos prorokował w taki sposób. To mi ukazał Pan Bóg. Oto kosz dojrzałych owoców. I zapytał, co widzisz, Amosie? Odpowiedziałem, kosz dojrzałych owoców. Rzekł Pan do mnie, dojrzał do kary mój lud izraelski. Nie będę już go dłużej oszczędzał. Tego dnia pieśni dworskie zamienią się w lamenty, wyrocznia Pana Boga. Mnóstwo trupów na każdym miejscu, rozrzucone, cisza. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy. Którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, żebyśmy mogli sprzedawać zboże. Czyli po prostu zysk, zysk, zysk. Czy to nie jest obraz naszego świata? Ten inny prorok, Habakuk, pisze tak. Biada temu, co zmusza bliźniego do picia, pucharem swojego jadu go upaja, by się przyglądać jego nagości. Nasyciłeś się hańbą, niechwałą. Upij się sam, pokaż swe nieobrzezanie, bo ciebie dosięgnie kielich podany przez prawicę pańską, a wstyd pokryje całą twoją sławę. To pisał o Izraelu. Takie rzeczy się tam działy. Nie tylko wyuzdanie, ale przede wszystkim wykorzystywanie ubogich sprawia, że nad światem wisi czarna chmura, no i w końcu może plunąć ogniem. Siostra Łucja, jedna z tych, która była świadkiem objawienia w Fatimie w 1917 roku, powiedziała: świat zasługuje na potop bardziej niż za czasów Noego. Dlaczego go jeszcze nie ma? Ale czy będzie to potop wody, czy ognia, tego już nie dodała. Wielu świętych przepowiadało jednak tajemnicze trzy dni ciemności, począwszy od Hildegardy z Bingen, aż po Faustynę Kowalską w 1934 roku, albo Ojca Pio w 1950. Ale to wszystko jest oczywiście tylko ostrzeżeniem, by nie rozmijać się z miłością Boga, miłością, jaką jak dotąd nie zauważano, jakby się było tłumem ślepców szukających wyjścia z domu Lota w Sodomie. Większość Żydów w czasach Jezusa nie uwierzyła, że On jest największą miłością objawioną w ludzkim ciele. W tym ciele Chrystus został ukrzyżowany. Nie minęło 40 lat. Rzymianie w czasie oblężenia Jerozolimy, gdy miasto padało w 70 roku, krzyżowali codziennie po kilkuset Żydów wokół murów. Jak pisze historyk Józef Flawiusz w V Księdze Wojny Żydowskiej, Rzymianie krzyżowali te tysiące Żydów nawet w groteskowych pozycjach, których się nawet nie da opisać, by złamać ducha obrońców. Niewielu pamiętało, że 40 lat wcześniej na krzyżu pod murami tej samej Jerozolimy została ukrzyżowana największa miłość Boga. Jezus w każdej świątyni, również w tej, staje przed nami i wzywa nas do opowiedzenia się z Nim, a jeśli nie z Nim, to już przeciwko Niemu. Nie ma trzeciego rozwiązania. Bo już nie da się więcej miłości Bożej wyrazić.
bo ona osiągnęła nawet to, co powiedziałem wczoraj. Stąpił do piekieł, osiągnęła nawet to, czego nie stworzyła. Śmierć. Jeśli go nie przyjmujesz całym sercem, to już go całym sercem odrzucasz. Dlatego gdy jesteśmy na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, to pierwszymi słowami, jakie powinniśmy skierować do Niego, powinny być: pragnę. Pragnę Ciebie kochać całym sercem, chcę Ciebie kochać więcej i jeszcze więcej w nieskończoność. Ja nie chcę się oszukiwać faktem, że jestem nominalnym katolikiem, że figuruję w ewidencji kapłanów Kościoła w Polsce, że mam swój numer precedencji w zakonie. Nie chcę milczeć na adoracji, być niemym, jak ten pytany przez króla na uczcie gbur. Nie chcę mieć szaty, nie chcę nie mieć szaty wesela, czyli łaski uświęcającej. Jestem grzesznikiem. Powinienem być wygnany przez Boga, ale skoro On tak bardzo mnie kocha, że poszedłby za mną wszędzie, bylebym tylko wyraził swoje pragnienie bycia z Nim, to chcę mieć to pragnienie. Chcę mieć to pragnienie miłowania Go, bo widzę, że tak bardzo mnie kocha, bo mi to Biblia pokazuje, życie mi pokazuje, że On by w otchłań za mną skoczył. On uczynił najwięcej, żeby udowodnić mi swoją miłość i zbawić mnie nawet z nienawiści do siebie samego. Iluż z nas, bracia i siostry, to czuje? Nienawiść do swojego ciała, do swojego wyglądu, do swojej historii, a może nawet do przyszłości, której się po prostu przerażająco boi. On jest niezwykle wrażliwy, czuły na wszelką krzywdę. Nie może już znieść przemocy, mówię wam. Jezus nie może już znieść tego, że my nie możemy już znieść tego świata i tego życia. Niesprawiedliwości i krzywd na tym świecie. Sami widzicie, że cały ten świat nasz jest już dla wszystkich nie do zniesienia. Za dużo jest tych krzywd, za dużo jest tej przemocy, perwersji, przewrotności, oszustw, perfidii, bólu, zniszczenia, bezsilnego jęku bezradnych, zadłużonych. Iluż z nas tu jest zadłużonych, żyjących na krawędzi nędzy? Dlaczego? Bo są wykorzystywani. Wy sami lękacie się dnia następnego i żyjecie w niepewności. Wy sami nosicie w sobie cierpienia, których żaden z ludzi nie może wynagrodzić. I nikt z ludzi nie jest w stanie was obronić, co najwyżej wykorzystać jeszcze bardziej. Sąd Jezusa, sąd Boga jest odzewem na wszelkie krzywdy wyrządzone szczególnie bezradnym, bezsilnym, ubogim, bezbronnym, samotnym. Ta nędza. Morderstwa, wojny, gwałty, niewolnictwo, okradanie społeczeństwa przez elity, niesprawiedliwość, promocja i narzucanie siłą perwersji, chciwość, wyzysk, kłamstwa polityczne i religijne, handel żywym towarem, porwania, tortury, okradanie pracujących i wiele innego zła woła o pomstę do nieba. Czy Jezus ma to ciągle bagatelizować? Czy te wasze modlitwy, kiedy mówicie: już mi się nie chce żyć, On ma nam być na to wszystko głuchy? Czy chcielibyśmy, żeby był obojętny na tą twoją sytuację, w której się znalazłeś, że już nie masz siły nawet do siebie samego? Czy nie zależy mu na tej rozpaczy milionów? Czy jest głuchy i ślepy na moją i twoją krzywdę i krzywdę wielu innych milionów? Biblia mówi: kto sieje wiatr, zbiera burzę. A my to skomentujmy. Kto zasiewa nieprawość i perwersję, nienawiść i krzywdę społeczną, ściągnie na swoją głowę katastrofę. I nic takiego człowieka nie uratuje. Ani świątynia, ani schrony przeciwatomowe, nie zostanie kamień na kamieniu. Musi przyjść dzień sądu. Dzień, w którym Pan zdemaskuje kłamstwa mediów, kłamstwa polityków, rozliczy zbrodnie wojenne, choćby kastrowanie jeńców i skryte morderstwa. Dzień, w którym ukryte manipulacje bogatych zostaną ujawnione tak zdecydowanie, że zapadną się pod ziemią oni ze wstydu i ze strachu. I nikt z nich nie dostanie ostatniej szansy jak Zacheusz, by wynagrodzić krzywdy. Bo ta szansa jest dziś. A któż mi uwierzy, że może są to ostatnie rekolekcje? To się wydaje być niewiarygodne.
Musi nastąpić dzień, w którym Bóg doścignie krzywdzicieli, deprawatorów, wykorzystujących, tych, którzy okradali, zdradzili, wykpili, osądzili, pozbawili środków do życia, pozbawili godności lub bezwstydnie poniżyli bliźnich. Musi nastąpić taki sądny dzień, albowiem sądy ludzkie są bezsilne albo stronnicze, przekupne, a nawet absurdalne. Ktoś musi to wszystko, co zaciemnione, wyjaśnić. Ja znam tylko takiego jednego, który mówił o sobie: ja jestem światłością świata. On wszystkie ściemy wyjaśni. On ma władzę wyjaśnić najciemniejsze kłamstwa, bo powiedział: jestem światłością świata. Najmroczniejsze machlojki i uczyni to w dzień sądu. Jeśli jesteś krzywdzicielem, masz ostatnią szansę dzisiaj. Jeśli jesteś skrzywdzonym, pierwsza szansa nadchodzi. Bowiem może rozpoczyna się sąd. A tam, gdzie jest sąd, tam jest sędzia. I jest oczywiście i adwokat, i jest i prokurator. Jest ofiara i jest oskarżony. Kto sam siebie osądza, nie będzie sądzony. Mamy od tego konfesjonał. Kto osądza innych, staje się krzywdzicielem. W języku greckim ten, który osądza, nazywał się diabolos, a ten, który był adwokatem, pocieszycielem, nazywał się parakletos. Jezus nazywa Ducha Świętego parakletos. W opozycji do Niego ducha oskarżenia nazywa diabolos. Lepiej być oskarżanym w tych dniach, niż oskarżać. Lepiej być skrzywdzonym, niż skrzywdzić w dniu sądu. Jeśli krzywdziłeś, oskarż siebie i wynagrodź krzywdy. Zbawienie będzie udziałem Twojego losu. Jeśli jesteś skrzywdzony, poproś adwokata, Ducha Świętego, pocieszyciela, aby zajął się Twoim życiem dziś. Wykorzystaj każdą chwilę. Odkąd Syn Boży pojawił się na świecie, nikt z nas już nie ma czasu, by zwlekać, odkładać ad calendas graecas zwrócenie się ku Niemu. Każde moje słowo na tych rekolekcjach stawia nas w niezwykłej odpowiedzialności, a przede wszystkim mnie. W Księdze Koheleta w 9 rozdziale jest napisane: każdego dzieła, które Twa ręka napotyka, podejmij się z całej Twej duszy. Baal Szem Tow powiedział: każdą pracę należy wykonywać ze wszystkich swych możliwości, a ja dodam: każdą, owszem, ale przede wszystkim najważniejszą, a najważniejsze jest wykorzystać ostatnią szansę na zbawienie. A któż z Was może mi dać gwarancję, że za rok będzie jeszcze taka szansa? Nikt z Was nie może być pewien jutrzejszego dnia, czy na przykład nie dojdzie do nuklearnej eksplozji nad choćby wschodnią Polską, która sparaliżuje cały system. Tylko jedna. Wysiądzie elektryczność, padnie sieć, zamkną się banki, po ulicach będą biegać przerażeni, rabując sklepy, a ci, którzy mają miliony w bankach, nagle nic nie będą mieli. Jezus często mówił o nadchodzącym sądzie. Było to 2000 lat temu. Świat nie jest lepszy, sądzę. Myślę, że nawet jest gorszy. Więc czasu jest mniej, a nie więcej. Niech nas nie zwodzi pozorny pokój. Byli tacy prorocy za Ezechiela, którzy mówili: pokój, pokój. W 597 roku pokój się skończył. Uczniowie też, widząc świątynię Heroda i drogocenne klejnoty, tę wspaniałą architekturę, można budować nawet centra kongresowe, ale cóż z tego, myśleli, że jest gwarancja pokoju. Ale Jezus ich przeraził, powiedział do nich: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Czy my jesteśmy pewni gwarancji Unii Europejskiej? A może siły naszej armii? Albo jakichś imperiów? Może za rok z tej świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu? Ja nie wiem. Sąd Jezusa nie tylko dotyczy jakiejś bliżej nieokreślonej daty Jego powrotu. Sąd Jezusa dotyczy również tego, co się dzieje teraz. On się dokonuje w każdym pokoleniu od 2000 lat. Każde pokolenie musi dokonywać rozstrzygnięcia. Nikt nie zobaczy nawet zbawienia, kto w ciągu swojego życia nie dokonał najistotniejszego rozstrzygnięcia. Za albo przeciw Jezusowi Chrystusowi. I drogi pomiędzy nie ma. Jeśli Jego miłości, Jego panowania nie przyjmiesz całym sercem, jak mówi Kohelet, wszystkimi swoimi siłami, to pominięcie tej szansy, tej miłości, może się okazać dla Ciebie gorszą katastrofą niż dla Żydów w 70 roku. Bo nie tylko to życie stracisz, ale i tamto sobie uniemożliwisz.
Jezus przyniósł ze sobą nie tylko zbawienie, ale też poprzez ten fakt postawił nas w konieczności dokonania wyboru. Możesz wybrać, co chcesz, ale musisz wybrać. Bycie z boku, pozycja obserwatora, takiego kibica dramatu historii, już cię stawia po stronie tych, którzy odrzucają Chrystusa. Kto się mu nie oddaje, ten już go odrzuca. Oddanie i przyjęcie, czy też zwrócenie się w całości, całym sercem, całą siłą ku Chrystusowi, nazywamy nawróceniem. Co to znaczy? To znaczy, że ja daję mu zgodę na to, by przebudował moje życie jak chce, by tylko wybawił nas z tego złego świata, jak mówił Paweł. I by tylko w nim odkryć jedyny owoc życia na drzewie mojej historii. Nie ma już czasu. Czas się kończy. Każdy z nas jest jak drzewo, które powinno już dawno wydać owoc. On przychodzi, szuka owoców pośród gałęzi i liści naszych słów, czynów, pragnień, myśli cóż znajduje. Czy pamiętacie, jak Jezus w ostatnich tygodniach swojej obecności w Jerozolimie, a były to ostatnie tygodnie, podszedł do figowca i szukał na nim owoców? Nawet jednego nie znalazł. Przeklął to drzewo. Apostołowie następnego dnia, widząc uschnięte drzewo, przerazili się, bo drzewo uschło. Liści owszem może było mnóstwo, gałęzi również, ale ani jednego owocu. W twoim i moim życiu jest mnóstwo szeleszczących jak liści słów. Jest też wiele rozgałęzionych aktywności i wszystkie są ważne, ale najważniejsze, czy drzewo rodzi owoc. To jest decydujące. Decydujący jest choćby jeden jedyny owoc. W raju był decydujący jeden jedyny owoc, bo go zerwano. A teraz jest jeden jedyny owoc decydujący, bo trzeba go urodzić. Na fidze, którą zobaczył Jezus, powinien być chociaż jeden owoc, ponieważ wyjątkowość figowca polega na tym, że on nie owocuje, tak jak na przykład jabłoń w jakimś krótkim okresie, w stałym czasie, na wiosnę, czy tam w maju, czy w czerwcu. Ale figi dojrzewają od maja aż do końca października, może nawet dalej. Nie da się więc zebrać owoców w jednym jakimś geście, w jednym okresie, w jednym sezonie. Trzeba je zrywać przez wiele miesięcy. Więc to było prawie rzeczą niemożliwą, żeby na tym figowcu nie było chociaż jednej figi. Ale jej nie było. Podobnie prawie, że niemożliwe jest to, by nikt choć raz w życiu nie usłyszał zaproszenia Jezusa, by w nim się schronić, by się jemu oddać. A jednak są dusze, które są obojętne na to wezwanie. Gdzie indziej w Ewangelii Łukasza, w 13 rozdziale, Jezus opowiada przypowieść o fidze, która rosła w winnicy. W ówczesnej Palestynie figowce służyły za oparcie pędom winorośli, pędy oplatały drzewo figowe i owoce miały większy dostęp do słońca. Ale figa mogła dawać za dużo cienia, wyjaławiać ziemię, mogła być też bezowocna. No wtedy trzeba było coś takiego wyciąć. Właściciel ulega prośbie ogrodnika i daje fidze ostatnią szansę. Jeden rok, ostatnia szansa. Potem miało nastąpić wycięcie. Nie wiem, ile mamy czasu my, ale póki go mamy, wydajmy owoc. Jeden jedyny. Jezus mówi do uczniów, chcę, abyście szli i przynosili owoc. I aby owoc wasz trwał. Jaki owoc? Owoc, który trwa i nie gnije, to osiągnięcie efektu życia, celu życia. Cel życia, który jest silniejszy niż śmierć, ale zwróćmy uwagę, mówi przynieście mnie owoc, ale to jest wasz owoc. Co to znaczy? Zyskasz życie, które będzie trwało, a nie minie, jeśli to życie całkowicie oddasz mnie. Oddając, zyskasz. Rzecz w tym, że wszyscy się boją oddać swoje życie Jezusowi, uważając, że są lepszymi ekspertami co do manewrowania losem niż Bóg. Prawda, że to iluzja? Jak z tym człowiekiem z bungee. Teraz pomyśl w swoim sercu, bo cię Duch Święty pyta o to. Duch Święty cię pyta, pomyśl, czy ty, czy ja lepiej się znam na tym, jak zapewnić tobie szczęście i cel życia? Mój umysł podpowiada, wiem, Panie, że to Ty, ale boję się, nie ufam Ci.
Nie wiem, jaką jazdę mi w życiu zapewnisz. Może zrobisz coś, czego nie pragnę. A czy twoje pragnienia, Augustyn, jesteś ich pewien, że są dobre? Może to są pragnienia chorego na raka krtani człowieka, który jest obwinięty bandażami i chce zapalić cygaro? Czy tylko niektórzy będą zbawieni? Pytanie to mnie frapowało od dawna. Odpowiedzią być może są słowa siostry Łucji, jednej z tych, które widziała Marię w Fatimie. W wywiadzie z ojcem Riccardo Lombardi z 7 lutego 1954 roku, zresztą bardzo słynnego, powiedziała mu, gdy ten zapytywał o efekty odnowy duchowości ludzkości, duchowej ludzkości, w ten sposób. Biorąc pod uwagę obecny stan ludzkości, powiedziała siostra Łucja, jedynie jej część ograniczona zostanie zbawiona. Nie dowierzając własnym uszom, ojciec Lombardi, który był notabene zwolennikiem zbawienia nawet niewierzących, mówi tak, no ale zawsze jest jakaś nadzieja na zbawienie. Siostra Łucja powiedziała mu aż dwukrotnie, nie ojcze, wielu będzie zgubionych. Ojciec Lombardi wyznał później, że był przerażony tymi słowami, a mnie trwożyła inna wypowiedź, wypowiedź Jezusa. Bo raz ktoś go zapytał tak, panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jest to u Łukasza w 13 rozdziale. Nieliczni. Oligoi. On rzekł do nich tak. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Wielu nie będzie mogło wejść, chociaż będą chcieli. Będą chcieli być zbawieni, a nie będą mogli. Straszne. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać, panie, otwórz nam! Ale on wam odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, przecież jadaliśmy, piliśmy z tobą, na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze, powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jaki związek ma ta unikana przez egzegetów wypowiedź Jezusa z proroctwem ojca Pio z początku 1950 roku? Mówi on tak. Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. W tej tekście Jezusa było powiedziane, drzwi zamknie. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Dokładnie zakryjcie okna. Moi wybrani nie powinni widzieć mojego gniewu. Miejcie ufność we mnie. Ja będę waszą obroną. Wasza wiara zobowiązuje mnie do przybycia wam z pomocą. Noc będzie bardzo zimna. Wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna. Z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed krzyżem. Żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę mojej matki. Nie patrzcie przez okno podczas trzęsienia ziemi, ponieważ gniew Boży jest święty. Szatan zatriumfuje. Jednak po trzech nocach ogień i trzęsienie ziemi ustaną. Następnego dnia słońce znów zajdzie i oświeci ziemię. Jak tylko nadejdą całkowite ciemności, nikt nie powinien opuszczać swojego domu lub wyglądać przez okno. Ciemności będą trwały dzień i noc. Kolejny dzień i kolejną noc. I jeszcze jeden dzień. Lecz następnej nocy gwiazdy znów wzejdą na niebie, a przy nadchodzącym dniu ponownie ujrzycie brzask słońca i będzie to czas wiosny. Akurat mamy wiosnę. W ciągu dnia ciemności moi wybrani nie powinni spać, jak uczniowie w ogrodzie oliwnym. Muszą się modlić nieprzerwanie, a nie zawiodę ich. Zbiorę moich wybranych. Piekło uwierzy, że włada całą ziemia, a ja ją odzyskam. Wielu mnie przeklnie, a mimo to tysiące dusz ocali się przez nie. Żadne ludzkie rozumowanie nie jest w stanie pojąć głębin mojej miłości. Zniszczenia będą ogromne, ale ja, wasz Bóg, oczyszczę ziemię. Czy to jest metaforyka proroka? Czy to są marzenia, fantazje, czy niewiarygodne realia?